Witajcie. Cześć, szczęść Boże. Po ponad 2 miesiącach, kiedy nie było filmików na tym kanale, postanowiłem, że ruszymy dopiero w nowym miejscu. No i witam Was tutaj, w moim pokoju, tym razem w pokoju, nie w biurze. W tym kadrze zależało mi na tym, żeby zebrać kilka takich rzeczy, które są dla mnie ważne. Jeden ze współbraci zapytał mnie, czy te gitary na ścianie to tylko dekoracja, czy na nich jednak gram. Tak, gram na nich. I o tym wspomnę w ogóle na końcu, dlatego że założyłem nowy kanał. Jak ktoś mnie śledzi tak na bieżąco, to o tym wie. Natomiast na koniec jeszcze Was zaproszę na mój nowy kanał, który jest kanałem muzycznym. Słuchajcie, dzisiaj chcę zacząć od nowa coś innego, to znaczy drugi sezon tej starej serii. Routine. Sezon drugi, czyli będziemy szukać radości w rutynie, w naszej codzienności. Ja jestem brat Michał i zapraszam Was do tego, żebyście towarzyszyli mi w tej drodze. A teraz intro. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w tym pierwszym odcinku drugiego sezonu Routine. Nowe miejsce. Nowa, stara seria. Jak ktoś nie wie, o co w Routine chodzi. W Routine szukamy Pana Boga w drobnych rzeczach w naszej codzienności. Ale, że dzisiaj jest pierwszy odcinek, to pomyślałem sobie, że powinniśmy wrócić i zacząć od fundamentu. To znaczy skupmy się na czymś bardziej podstawowym na sam początek. Wiecie, jeżeli byśmy wybierali sobie kolor tapet do salonu, a nie zauważyli, że nam się ściana tam zawaliła i nie mamy do czego tej tapety przykleić, to coś byłoby po prostu nie na miejscu i niepoukładane. Dzisiejszym zadaniem, bo w Routine zawsze towarzyszy nam jakieś zadanie, które gdzieś tam ma pomagać nam w szukaniu Pana Boga. Dzisiejszym zadaniem będzie spojrzenie na ten fundament, na tą podstawę, na ten grunt, na którym ja w ogóle chcę budować. I jak to będziemy robić? Zapraszam Cię, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła, jak wygląda Twoje życie duchowe. I zrób tak. Weź kartkę albo zeszyt, długopis i idź na modlitwę. I poproś Pana Boga, żeby pokazał Ci, na czym to Twoje życie duchowe się opiera. Jak się modlisz, jaka jest Twoja ulubiona metoda modlitwy, gdzie chodzisz do kościoła i tak dalej. I dlaczego polecam to zapisać? Bo wtedy widzisz. Bo wtedy patrzysz i widzisz. Bo może być tak, że wydaje Ci się, że robisz za mało, modlisz się za mało, ale patrzę i w sumie to obiektywnie patrząc, nie jest tak źle. Albo może Ci się wydawać, że prowadzisz super życie duchowe, ale patrzę i w ogóle nie modlę się. To chyba coś jest nie tak. I nie chodzi o jakieś ocenianie, że jestem maksem, albo dno i metr muł, tylko stanięcie w prawdzie. Wracanie do fundamentu, do tej podstawy, na której się opieram, pomaga mi spojrzeć, gdzie ja realnie w tym momencie jestem. Niektórzy mają taką możliwość, by zmierzyć się z tym u kierownika duchowego. Ale wiadomo, że nie każdy z Was ma kierownika duchowego. Tak czy inaczej, warto się z tym zmierzyć, zwłaszcza wtedy, jeżeli Ci zależy na tym, by szukać głębi. No i lepiej jest to zaplanować, niż żeby się samo zdarzyło nagle w jakimś momencie, w ramach jakiegoś zdarzenia. Jak na przykład u mnie, w ramach zdarzenia mojego na rowerze z samochodem. O tym będzie w innym filmie. Ale to jest ta moja wymówka, że 2 miesiące filmów nie było. No to podsumowując, czy zadanie jest jasne? Tylko uwaga, niech to będzie modlitwa. Niech to będzie realne spotkanie z Panem Bogiem, a nie, że pójdę sobie i zrobię jakieś zadanie, bo mi coach kazał. To nie o to chodzi. Zatrzymaj się i zaproś do tego Pana Boga. Niech On prowadzi Twoje myśli. Więc tak, chciałbym zacząć tę naszą wspólną przygodę w Routine, w nowym sezonie, w nowym miejscu. Ogłoszenia. Te filmy będą raz na miesiąc. No. Serio. Będziemy się widzieć na tym kanale raz w miesiącu.
Prawdopodobnie nie częściej. Też nie rzadziej, ale raz na miesiąc. Czyli widzimy się za miesiąc. No chyba, że bardzo się stęsknicie za mną i to możecie wbijać na Instagrama mojego, to tam link w opisie. Druga sprawa, jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki rutin, na to, co mogłoby być takim dobrym, drobnym ćwiczeniem do szukania Pana Boga gdzieś w tej codzienności, to zapraszam, żebyście napisali, nie wiem, w komentarzu albo do mnie przez Facebooka. Może akurat coś z tego będzie ciekawe i w którymś z kolejnych odcinków byśmy o tym powiedzieli. I trzecia rzecz, to znaczy nowy kanał, który nazywa się Videotape Project. Videotape Project to jest mój taki pomysł na stworzenie muzyki. To jest kanał muzyczny. I dzisiaj pewnie zauważyliście, że w Routine, jeżeli oglądaliście wcześniej oczywiście, ale w Routine jest inna czołówka, inna muza i to jest muzyka, którą ja nagrałem. Nagrałem ją specjalnie, bo to jest właśnie Videotape Project, czyli taka playlista, tworzenie muzy, która jest fajna do vlogów, do filmów i jak ją piszę, jak planuję, jak te utwory będą wyglądać, to myślę konkretnie o tym, co mi jest przydatne, co mi jest potrzebne przy robieniu vlogów, jakie elementy są dla mnie istotne, gdzie, no i tak jest ona planowana. Tak ją nagrywam w ten sposób. Więc jeżeli Wam się podoba i chcielibyście ją wykorzystywać w własnych filmach, bo ktoś może kręci filmy, to można tam wejść, sobie pobrać. I za darmo można ją używać na, nie wiem, na YouTubie albo gdzieś tam indziej. To tyle chciałem powiedzieć o tym Videotape Project, więc to nieprawda, że to jest tylko dekoracja, bo Videotape Project na czymś musi być nagrywane i jest na tym nagrywane. Głównie na tych, na basie i elektryku. Moi drodzy, dzięki Wam za ten odcinek, za to, że poczekaliście na mnie ten super długi czas. No i do zobaczenia w następnym rutynie, w następnym odcinku za miesiąc. Mam już parę pomysłów na kolejne odcinki, tylko muszę jeszcze je sobie przemyśleć i coś tam z tego fajnego zrobimy, mam nadzieję. Dzięki. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pa, pa.